Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Persik Games, a ja witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie ostatni odcinek wycinki drewna. Także ja już sobie tutaj trochę przed odcinkiem spuściłem sobie drzew, żeby to też szybciej szło. Tutaj to wszystko już miałem poza odcinkiem też wycięte, a to co teraz tu leży, no to teraz właśnie też akurat przed chwilą to spuściłem. Także ja już zasiadam do Maseja i nie będę przedłużał, tylko będę się brał za robotę. Ja już tutaj mam trochę na przyczepie załadowane. Jedziemy po pierwsze drzewo. Gdzie ono tu jest? A dobra, tam ono jest na pół przecięte. Tam też jakieś leżą. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie jeszcze tak długo trwał i że wszystko sobie załadujemy już w tym odcinku i nie będę musiał poza odcinkiem. A jak chociaż trochę zostaje, no to najwyżej będzie co tam było pień. To najwyżej trochę dłuższy odcinek będzie, nie? Tylko nie myślcie sobie, że jakiś tam godzinny odcinek to nie będzie. No co jest? Czemu to nie chcę wejść teraz? Już pierwszy problem się zaczyna. Zobaczmy go sobie fajnie w połowie. On jeszcze swoje. Teraz wejdzie? Jo. I też mam nadzieję, że wszystko zmieścimy to na tą przyczepę. Bo tu w sumie aż tak dużo w końcu nie ma. Ogólnie jak możecie zauważyć, no nasz stan konta się wzbogacił. Mamy prawie 80 prawie. Nie cofaj. No także sporo. Bo przed odcinkiem wywiozłem, no tam była mega fura. Ja pod górki jechałem na tartak 6 na godzinę, no i tam za tą furę dostałem 34 tysiące, no to są jednak mega duże pieniądze. Teraz jak jeszcze to sprzedamy ten teren cały, no to już w ogóle będziemy bogaci. Ale niestety to będzie trzeba też wydać. Trzeba zarobić, no i wydać, nie? Takie życie. Zapraszam też na dzisiejszy odcinek, który wpadł. W sensie wy go... U was on już jest jeden dzień temu, we wtorek wpadł, a u mnie on dzisiaj wpadł, bo to we wtorek nagrywam. Także zapraszam. Ja sobie zawsze tak jeden dzień przed nagrywam. Teraz może będzie odcinek każdy dzień, bo ja przechodzę na zdalne nauczanie. Także może będzie teraz każdy dzień odcinek, jak na razie. Jak widzieliście, całkiem nieprzyjemna sytuacja tam była, bo praktycznie Maseja przewróciliśmy, o tak powiem. Tak go bujnęło, że aż prawie go przewróciliśmy. Ten tutaj jest w całości, a ten tam na nim leży, czyli nie możemy na razie tego tu wziąć, co chciałem. Tu coś leży. Dobra, to też weźmiemy. Kajcie. Jakby to tutaj wziąć. To jest widać całkiem cienkie. Czekajcie. To może być problem z chwyceniem tego, bo to jest dosyć cienkie. Może nawet nie było problemu.
Nie było tematu. Teraz te pnie weź to tu minaj, no to jest teraz najgorsze, bo ich tyle tutaj jest teraz. Dobra, pojedziemy przodem, nie będziemy cofać. Weźmiemy sobie na czas na 5. A nie na 15, no bo to już jest 15 w farmingu. To jest w całości? A on był krótki. Bo tutaj już dużo, sami widzicie, nie ma doładowania. Tu jest naprawdę dosyć mało już. O, masa ja tu buję trochę. Dobra, jedziemy po kolejne. No tu już nic nie ma, ja tu jechałem. A czekajcie, coś tutaj jest jednak. Coś tutaj jednak leży. Więc gałęziami jeszcze coś tam nie jest obcięte. To już nie mój teren. Dobra, jedziemy z kolejnym. W końcu będziemy mieli... W końcu będziemy mieli wycinkę lasu z głowy. Ale na pewno pieniądze grube zarobiliśmy. No co tutaj się teraz dzieje? Dobra, wyszło tam trochę, to tam niech tam już jest tak. Na pniak wyjechałem. Dobra, teraz co tutaj wziąć? Dobra, musimy sobie trochę inaczej zajechać. Od tej strony sobie zajedziemy. Nie, to się nie zadziało w tym momencie. A zawsze to się najbardziej wszystko psuje na odcinkach. Nie wiem czemu, a na odcinkach mam zawsze pecha. Dobrze, że to dosyć szybko szło. Nie, ty mi tego nie zrobisz. Ja wiem, że tego nie zrobisz. Okej, dobra. Zawsze na odcinkach jakoś to tam mam zawsze brzydko poukładane. Tak normalnie, poza odcinkami to ja tak to mam lepiej poukładane zawsze. A na odcinku to tak byle jak. Tak jakoś wychodzi. Bo poza odcinkami się też nie staram, bardziej na odcinkach się staram to lepiej ułożyć, a jakoś mi nie wychodzi. Dobra.
tutaj z tym tutaj może być mały problem, ale masa ja podniosła. Przydałby się większy obciążnik, mocniejszy na tył. Może ja go nie przeciął na pół? Dziwne. Nie. I się zaczynają bugi. Dobra, musimy tutaj go obciąć. Obecniemy go sobie tutaj. Okej. Później to sobie załadujemy. Dobra, bierzemy kolejne. Jeszcze nie chwyciło. On teraz chwyciło dobrze. Wręcz bym powiedział idealnie. Mi się to coś nie zepsuło. Dobra. Jak widzicie, teraz ja to mam byle jak poukładane. Już 12 minut odcinka mamy. Musimy cofnąć trochę. Teraz jakby tutaj wyjechać, musimy chyba to tutaj spuścić drzewo. Czekajcie, nie, tutaj to było. Tylko żeby się nie obaliło teraz na nasze to, co mamy założone. Tam nie na Maseja. Dobra, nie poszło na Maseja. No, obecni. Chyba nie poszło na Maseja. Jak mi się przynajmniej wydaje. A tam drzewo jest całkiem krótkie, tylko nie musimy przecinać na pół. Nie, tu był pniak. Myślę, że jeszcze z tego tutaj koło stówki da. Gdzieś tak 50 tysięcy. W sensie, jak ja to wszystko sprzedam, to będziemy mieli stówkę na koncie. Nie, że z tego, co ja teraz ładuję, no bo to jest niemożliwe raczej. Co tam był? Kolejny pień. A tu się teraz tak fajnie przejrzyście, ja wam powiem, zrobiło. Dobra, ładujemy kolejny.
chyba nie zmieścimy tego wszystkiego, ja wam powiem. Przez to, że jest tak dosyć byle jak poukładane. Dobra, musimy teraz kolejny spuścić drzewa. Co tam jest, pień czy co? Tak, pień. Dobra, spuścimy sobie kolejne teraz. I tniemy. Wiecie co, ja sobie zmienię czas na jeden, bo ten czas dosyć szybko leci. Tego musimy przeciąć na pół. Gdzieś tutaj go przetniemy. To jest mniej więcej połówka. Te tutaj, to jest jeszcze mój teren. Ten też. To jest więcej. O, ten tutaj nie. Czyli do tego tutaj drzewa. To tutaj też? Nie, ten nie. Czyli tutaj do tego drzewa. No to jednak trochę jeszcze tutaj jest. Myślałem, że tu jest tego mniej. To chyba raczej nie zmieścimy tego wszystkiego. A wtedy jak drugi raz już pójdę, to ja sobie zrobię cięcia. I to sobie dopiero łączę się, jak już będę ten drugi raz na tartaku już. No to ten odcinek by był za długi. Przeciąć go na pół, czy nie? Nie, zostawimy go tak. Teraz powiedzcie, czemu ja tam od niego spuściłem, żeby wiedzieć, do jakiego drzewa mam spuszczać. Czyli tych tutaj, te tutaj też już nie można spuścić, bo to nie mój teren. Bo jakbyś się uparł, to by może to zmieścił, jakby było fajnie poukładane. A tak to chyba raczej nie ma sensu, bo i tak już mamy 20 minut odcinka net. Na razie mamy 18. Przecinać go na pół też raczej nie. To daleko. Nie będziemy go obcinać na pół. Tak jak myślałem. Nie wiem, że ona czasami nie chce spadać. Dobra, uciekamy, bo się na nas obali. Jak ten, to jest długi, tego też nie będziemy obcinać. A może i zmieścimy to, może nawet. To jest chyba przedostatnie drzewo do spuszczenia. Tak, jeszcze to tutaj spuścimy. I mamy wszystkie spuszczone. No to tutaj jest całkiem długie. Tego musimy przeciąć na pół. Tutaj go przetniemy. I teraz to tutaj ostatnie sobie spuścimy. Wiecie co, chyba tego nie zmieścimy na jedną przyczepę wszystko.
przetnę go sobie trochę. Tego też przetniemy na pół. Dobra, i wszystkie mamy, wszystkie drzewa mamy spuszczone, teraz tylko trzeba je załadować. Nie wiem naprawdę, czy my to załadujemy wszystko naraz. Nie mam zielonego pojęcia, czy my to załadujemy na jedną przyczepę. Tam widzę, że jeszcze nie jest jedna obcięta. Okej. Tu też nie jest jeszcze. Dobra. Ej, przejdź. No dobra, już. No, ja sobie tutaj trochę zwolnię, żeby Maseja nie przewrócić też. My tego na pewno nie zmieścimy, bo ja wnet sobie chcę jechać, bo tu się zaczynają kłopoty robić. Ale jeszcze tak z dwa te załadujemy, tak z dwa drzewa jeszcze. Dobra, ładujemy kolejne. Jak już jest tego dużo drzewa na przyczepie, no to już jest trochę trudniej wyładować z wideł. Dobra, to jest ostatnie drzewo, to tutaj już załadujemy pod drugą przyczepę. Wiem, to się zbytnio nie opłaca tego dostać, no ale... Jak już nie idzie zmieścić tego, no to trudno, nie? Gdzie tu już widzicie, już tutaj się zaczynają kłopoty, że my tego... Ej, widzicie? Sami. Dobra, wyszedł. Dobra, puścimy tura. Weźmy Maseja, zapinamy pasy. Dobra. Jeszcze pójdę sprawdzić, gdzie jestem tutaj zapięty wystający. O, dobra, jest schwycony. Tu bym jeszcze zapiął ostatni pas. Dobra, to chyba możemy ruszać. Włączymy sobie koguty i ruszamy. Ta, ja wam powiem, że to nas też tak byle jak najbardziej nie jest poukładane. Będę jeszcze mi tankowałem, bo paliwa jeszcze mi tutaj starcza. Dobra, ja chyba sobie zrobię cięcie i widzimy się jak już będziemy na tartaku.
Dobra, ja już jestem z powrotem. Ja sobie sprzedałem drzewo, jak widzicie, dostaliśmy prawie 34 tysiące kolejne. I na stan konta to już jest teraz 112 tysięcy, no ja naprawdę jestem w szoku. Także ja teraz sobie trochę zjadę, zrobię cięcie i potem znowu się włączę, jak ja już będę po raz kolejny na kolej, jak ja tutaj już po raz kolejny będę z kolejnym drzewem na tartaku, bo też nie chcę was zbytnio zanudzać tym ładowaniem drzewem, tak co ja chyba kolejne cięcie robię i widzimy się po cięciu. Dobra, ja już sobie dojeżdżam do tartaku. Nie spodziewałem się ogólnie, że aż tyle tego dano, bo ja myślałem, że tutaj nie jest tego da. Tak jak już wspomniałem, ja się nie spodziewałem, że to tyle dano, ale dobrze, jest dobrze. Ja już sobie w tym momencie wyjeżdżam na tartak. Odpinam sobie pasy. Okej. I sprzedaję. 15 tysięcy, no to nieźle. Naprawdę dosyć sporo dało jeszcze za to drzewo. Myślałem, że mniej da. A teraz zobaczymy, ile da. Jeszcze będziemy mieli pieniędzy po sprzedaniu terenu. Oczywiście teraz sprzedaję za 157 tysięcy. Na stan konta wynosi 284 tysiące, czyli praktycznie idealnie na sam kombajn, ale bez przystawki. Także na kombajn starczy na pewno, ale jeszcze trochę pieniędzy będzie trzeba uzbierać na przystawkę do niego. No naprawdę dawno jeszcze takich pieniędzy na naszym koncie nie było, w sensie były, ale tylko... Nie, czekajcie, nie, takich jeszcze nie było. Także co, do następnego, trzymajcie się.